No i witajcie, kochani, w kolejnym filmie. I dzisiaj bohaterką naszego odcinka będzie Natalia, której spełniliśmy marzenie. A teraz kilka słów wyjaśnienia dla Was. Z Natalią spotkaliśmy się kiedyś w szpitalu w Prokocilu, w którym była animatorką i przynosiła uśmiech małym pacjentom. Po jakimś czasie Natalia skontaktowała się z nami przez Instagram i powiedziała nam o swoim marzeniu, do którego trochę się przyczyniliśmy, a marzeniu polegającym na wspólnej przejażdżce na motocyklu gdzieś na jakąś małą wyprawę. Po tych słowach zdzwoniliśmy się wspólnie z Anetką, Tomkiem i Grzegorzem i wybraliśmy się z Natalią na wspólną przejażdżkę na Zarabie. Zobaczcie, jak to wszystko przebiegało i mamy nadzieję, że ten film będzie też pamiątką dla Natalii z tego całego wydarzenia. Pozdrawiamy wszystkich. No a najważniejsze jest to, że marzenia należy spełniać, a dobro zawsze wraca. Zapraszamy na film. Po pierwszej części przejażdżki usiedliśmy sobie i porozmawialiśmy trochę o motocyklach. Today.
A my nadzieję, Natalia, że Ci się podobało i zapraszamy ponownie. Względem, że fajnie czuć zakręty, jest taki bardziej cool experience, ale za to bardziej wieje i tak było ten opór. Ale tutaj chyba było czuć bardziej prędkość, wydaje mi się. Możliwe, że dlatego. Ale nie wiem. Mieliśmy ledwo ponad 100 godzin na 110, to było maksymalnie. Dobra, no to dlatego. Ale ten kask lepszy. To już bardziej przylega. Przylega i nie hałasuje. I zakręty, i prędkość więcej. Czyli zadowolona? Tak, bardzo. Dziękuję w ogóle. Polecamy się, nie ma problemu. Jak idziemy gdzieś, wolne jest miejsce.